prawie 3 miliony złotych trafiło do budżetu państwa z kar nałożonych na rosyjskich przewoźników. To efekt studniowej akcji, podczas której Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzała pozwolenia rosyjskich kierowców. Wszystko zaczęło się pod koniec kwietnia. Wówczas na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku ponad 200 polskich przewoźników zatarasowało krajową ósemkę. W ten sposób protestowali wobec krzywdzących umów rządu polskiego z rosyjskim. W opinii protestujących Rosjanie bardzo skrupulatnie sprawdzają pozwolenia polskich przewoźników i nakładają surowe kary. Tymczasem w Polsce rosyjscy przewoźnicy nie są kontrolowani i wykonują więcej przejazdów niż przewiduje prawo. Od tamtej pory na skutek zabiegu Związków Międzynarodowych Przewoźników i Ministerstwa Infrastruktury Inspekcja Transportu Drogowego zaczęła dokładnie kontrolować ciężarówki zza wschodniej granicy. Dziś w Budzisku podsumowano całą akcję. Zdaniem Waldemara Jaszczura, koordynatora Porozumienia Białowieskiego Organizacji Zrzeszającej Polskich Przewoźników, problem jest ogromny. O jego skali świadczy to, że przez 100 dni ukarano tysiące rosyjskich kierowców ciężarówek, mówi. Skala problemu jest ogromna. Dopiero tutaj okazało się, że bezmiar, bezprawy, jakie się w ogóle toczył, tutaj tą skalę wykazaliśmy poprzez nasze wspólne kontrole z Inspekcją Transportu Drogowego. Na dzień dzisiejszy kar nałożonych na przewoźników spoza Unii Europejskiej w wyniku przejazdu na bez zezwoleń lub te zezwoleniach fałszywych, niewypisanych, etc., etc., ponad 2,5 miliona złotych, taka kwota wpłynęła na konto Skarbu Państwa. Kilka tysięcy ciężarówek, proszę Państwa, przez 100 dni skontrolowanych. Wystarczy sobie wyobrazić, ile ich przejechało do czasu, kiedy kontroli na Budzisku nie było. A wiadomo, że od czasów Schengen na tym przejściu granicznym, na tej granicy kontroli żadnej nie było. Z takiego obrotu sprawy najbardziej cieszą się polscy przewoźnicy. Jan Buczek, prezes Związku Międzynarodowych Przewoźników, mówi, że podpisano także nową, korzystną umowę z władzami rosyjskimi. W końcu udało się uszczelnić granice i ochronić interesy Polaków, dodaje. Wszystkie zapisy w protokole, które udało nam się zapisać, są absolutnie korzystne dla nas, dla naszych przewoźników. W końcu, po wielu latach próśb dopominania się o uszczelnienie naszej granicy i o ochronę naszej branży, bo brak tej ochrony powodował, że nasz Skarb Państwa co roku tracił ogromne pieniądze. W związku z tym dzisiaj mamy szansę, my przewoźnicy, wykorzystać te niezagospodarowane przez nas, niedostępne dla nas skrawki rynku. To nie koniec kontroli rosyjskich przewoźników. Z zapewnień Inspekcji Transportu Drogowego wynika, że akcja przyniosła duże efekty i będzie kontynuowana.